Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Car Mechanic Simulator 2014. Tak to jest, jak sama nazwa wskazuje, o naprawianiu samochodów. Zwróciła moją szczególną uwagę, dlatego że jest po prostu fenomenalna. Jest prosta, jednocześnie bardzo, bardzo fajna. Jest to coś a la łamigłówka. Zaraz wam wszystko zademonstruję. Masz, są polskie znaki? Sprawdzimy. O, są. Po ludzku. Ok. Enter, enter, enter. Zapisuj się. O. Jest, mamy. I lecimy i zaczynamy od początku. Ja już sobie tą grę troszeczkę przeszedłem i powiem wam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i ciekawa. Możemy tutaj zrobić szereg fajnych akcji. Przede wszystkim to jest warsztat, od którego zaczynamy. Możemy sobie tutaj włączyć radyjko, w którym leci muzyka darmowa do użycia komercyjnego, bo nawet słyszałem kiedyś. Dlatego twórcy ją wykorzystali w tej grze, bo jest darmowa. I tyle. Ja w filmikach też czasem wykorzystywałem. Nie ma żadnego problemu z licencją. W ten sposób się podnosi samochód. Okej, i przyszliśmy szybciutko. Podstawowy trening. Teraz dostaniemy pierwsze nasze zadanie bodajże. I będziemy mogli naprawiać samochody. I teraz tak. Mamy pierwszego klienta. Naszym zadaniem jest wymienić przednie klocki hamulcowe i sprawdzić przednie tarcze hamulcowe również. Mamy budżet $500. Tutaj jest coś napisane od naszego klienta. W sensie, co nam przekazał, żebyśmy tam sprawdzili i tak dalej. Później będziemy musieli się na tym opisie bardzo sugerować, bo na przykład będziemy mieli tutaj w zadaniach sprawdzić, co jest samochodem nie tak. Nie będzie sprecyzowane, co dokładnie mamy zrobić, więc te początkowe zadania są proste, natomiast później robi się znacznie, znacznie trudniej. Tak jak chyba w każdej grze, prawda? Mamy taki samochodzik, możemy sobie go otworzyć, z tej strony niestety nie. Możemy sobie sprawdzić błędy. Oczywiście to jest trochę pic na wodę, ale... No bo tych błędów nie można jakoś specjalnie odczytywać, w sensie sprawdzić, co jest nie tak. Tylko to po prostu jest taki tester i tyle, taki bajer. Może w późniejszym czasie będą jakieś patche do tej gry, które dodadzą coś nowego. Na obecną chwilę mamy tylko to, co mamy. W każdym razie gra kosztuje niecałe 20 zł i jest genialna. Można spędzić w niej naprawdę dużo, dużo czasu. No ale dobra. O samej grze trochę już powiedziałem i to, jak w niej będzie, co się będzie w niej działo, to sami, mam nadzieję, zobaczycie u mnie. I teraz tak, dostałem $500 na części. Musimy kupić klocki hamulcowe przednie. No i tutaj mamy tak. Szukamy sobie klocuszków oraz tarcz. Tarcze nie wiem, w jakim są stanie tam w tym samochodzie. Je musimy zbadać. Klocki, klocki, klocki. Już chyba gdzieś widziałem. O, jest. Mamy tutaj. I kupujemy sobie 4. Klocki na każde koło po 2. Teraz idziemy sobie do poszczególnego koła i najfajniejsza rzecz. Dobra, to już wszystko wiem. Odkręcamy. Ściągamy koło i tutaj mamy nasze hamulce. Wyciągamy klocki. Myk, myk, wyciągaj się. I teraz musimy sprawdzić stan tarczy hamulcowej. Dlatego musimy sobie ściągnąć... dobrze zrobiłem? Chyba źle, tam to była tarcza hamulcowa. A dobra, sprawdźmy coś. Nie, tego nie możemy założyć, to musimy z powrotem tarczę
myknąć. Jest 67%, nie jest tak źle. Zakładamy klocki, te sobie, te, które kupiliśmy. Okej, pyk. I zakładamy. Jasne, to już wiem. Ciach i znowu przykręcamy nasz hamulec. Nie wiem, jak to się nazywa. Technicznie nie potrafię tego określić poprawnie, ale mniej więcej da się te wszystkie łamigłówki samochodowe przejść nawet dla takiego laika, jeśli chodzi o nazewnictwo poszczególnych elementów samochodów jak ja, więc jest to gra zdecydowanie łamigłówkowa. Trzeba troszeczkę niestety znać język angielski, bo jest tu sporo zagadnień po angielsku, właściwie cała gra jest po angielsku i jest w dodatku sporo zagadnień technicznych. No i przy okazji można się nauczyć angielskiego, to jest szczególnie pod względem języka technicznego. I sprawdzamy stan tarczy hamulcowej, jest w miarę ok. Zakładamy z powrotem klocki, te, które kupiliśmy. Okej. Jest, zakładamy. Tak. Przykręcamy śrubki. I zakładamy koło. Proszę was uprzejmie. I zdaje się, że wykonaliśmy sobie pierwsze zadanko. Zgadza się. Naprawione. I przechodzimy do następnego. Tym razem musimy wymienić filtr powietrza, filtr oleju oraz filtr paliwowy. Ponad rok temu tutaj gościu pisze, znaczy mówi, że ponad rok temu wymieniał filtry i trzeba je wszystkie po prostu powymieniać. Budżet 300 dolarów. Czyli najpierw tak, kupujemy sobie filtry, wchodzimy do sklepu. Tutaj mamy też sklep części używanych. I one są po prostu w jakimś tam gorszym stanie, ale są, proszę was, tańsze po prostu. I je również możemy sobie zakupić. Chociaż używane filtry, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby kupować. Zobaczmy, ile kosztują nowe. Nowe niewiele więcej, prawda? Więc nie opłaca się tutaj gościa naciągać na kasiorę. Tym bardziej, że dał nam jej troszeczkę, żebyśmy to wszystko ładnie pozamawiali i powymieniali mu tak, jak powinno być. Filtr oleju i jeszcze filtr paliwowy musimy znaleźć. Gdzie on jest? Filtr. Fuel. Gdzie ty fuel jesteś? Fuel pump, fuel filter jest. No i dobra, zacznijmy od wymiany filtra paliwowego. Idziemy sobie na tył samochodu, bo filtr paliwowy jest tutaj przy baku samym. O, tutaj jesteś filtr. Widzicie? Wkładamy sobie nowy. Tyk. I zamontowany. Teraz tak, opuszczamy samochód. I zaglądamy pod maskę. Pod maską mamy silnik. I tutaj mamy filtr powietrza. Żeby ściągnąć filtr powietrza, muszę ściągnąć najpierw te rurki. Tak. Odkręcamy sobie śruby. Ściągamy pięknie powłokę od filtra powietrza. Wyciągamy filtr i wkładamy nowy. Zakładamy znowu obudowę. Oczywiście to są początkowe zadania, więc one idą łatwo, ale później trzeba dojść do tego, co się uszkodziło na podstawie samej relacji, tak jak mówiłem, klienta. Więc on mówi, coś się zepsuło, coś tam stuka, robimy najpierw test samochodów, czyli po prostu nim musimy się przejechać. Zgadza się, tutaj również samochodami można jechać. Jeśli coś tam gdzieś stuka, tłucze się i tak dalej, to musimy do tego dojść. Sprawdzić, czy to nie czasem zawieszenie i tak dalej, jest tych niuansów dosyć sporo i naprawdę jest tutaj co robić. Później jest naprawdę trudno dojść do tego, co się zepsuło.
ale na początku to jest po prostu czysta zabawa w naprawianie. I w ten sposób chyba wykonałem wszystko. Budżet, nie przekroczyłem na pewno budżetu $300. I idziemy do następnego zadania. Tym razem mamy, o właśnie. Missing customer doesn't know what is wrong with his car. Czyli ogólnie tutaj chodzi o to, żeby części nie były zbyt zepsute, jeśli je wymieniamy. Jeśli mają 16%, to znaczy, że są już do wymiany. Jeśli mają tam powiedzmy 80 czy 50%, to jeszcze mogą sobie ładnie śmigać. No dobrze, no to tutaj mamy tak. Musimy zrobić... przetestować po prostu samochód. Mamy budżet $300. Kiedy jeżdżę po wyboistych drogach, słyszę jakieś stukanie w okolicy przednich kół. Sprawdź i wymień jakieś tam uszkodzone części. No i widzicie, tutaj już musimy sami dociec, co jest nie tak w aucie, prawda? Ale zanim do tego dojdziemy, to musimy przetestować wóz. I mamy tutaj coś takiego jak po prostu test drive. Siedzimy sobie w samochodzie, nawet możemy sobie włączyć kamerę z tyłu, ale niestety nie można obracać samochodem. Na padzie też można jechać, ale powiem wam, że to nie jest konieczne, bo klawiatura 100% tutaj wystarcza. To jest taki prosty test i ma to na celu po prostu sprawdzić najpotrzebniejsze dla samochodu parametry jezdne, nic więcej. Tutaj sprawdzamy hamowanie. Teraz będziemy robić slalom, a następnie przejazd przez... przejazd przez... no, takie wyboje, można powiedzieć. Są takie leżące progi zwalniające po prostu. Okej, jedziemy sobie. Nie wiem, czy to słychać, ale słychać, jakie leciutkie stukanie było przez chwilę. I musimy teraz sprawdzić, co jest nie tak. No i dobrze. Co może być nie tak? Przede wszystkim, jeśli coś słychać, jakieś stukanie, przede wszystkim będzie to gdzieś w okolicy koła. Odkręcamy sobie koło i sprawdzamy, co tu jest nie tak. Możemy sobie tą kamerą naprawdę wszędzie wjechać. To jest fajne. Przybliżyć, zobaczcie, jak ładnie. Wszystko możemy sobie tutaj zobaczyć pięknie. Czyli tak, bierzemy tutaj examine conditions, czyli po prostu musimy sprawdzić, jak się mają te wszystkie części. O, widzicie, tutaj mamy na przykład, nie wiem, co to jest, jakiś wahacz czy coś, na poziomie 24%, czyli część absolutnie do wymiany. Tutaj mamy na poziomie 62% jakiś element od skręcania. Ogólnie części, które są uszkodzone, są podświetlone na czerwono, więc z drugiej strony też widzimy, że jest ten, nie wiem, ta rurka do wymiany, więc wymieniamy. Ok, myk, myk. I jeszcze tutaj to wymieniamy. Tak. I kupujemy sobie bar, co tam. A z drugiej strony tego nie trzeba kupować. No dobra, to chodźmy kupić nowe części. Wchodzimy sobie tu. Okej. No, gdzie ty jesteś, ta moja część? Jesteś tu. Kupujemy od razu tą drugą. I jeszcze to, co mnie interesowało tutaj. To jest to. Outer tie rod. Idziemy to założyć. Myk. I uwaga, uwaga, zakładamy. Tak. Tu. Pięknie. I śrubeczki. W radyjku leci sobie muzyczka. Oczywiście, jeśli ktoś nie chce muzyczki, to można ją sobie wyłączyć. Nie ma żadnego problemu. Wystarczy podejść do radia. Później będą jeszcze takie opcje, ale mam nadzieję,
że wam to pokażę pod warunkiem, że będziecie chcieli, żebym nagrywał naprawianie samochodów w Car Mechanic Simulator 2014. Tutaj mamy radyjko, tutaj mamy jeszcze zbiornik do spuszczania oleju, żeby go sobie przestawić tak jak chcemy. Potem trzeba będzie podstawić pod silnik, tak żeby spuścić stary olej do pojemnika. Leci muzyczka? No, włącza się muzyczka. Jest. Więc chodzi tu o to, żeby nie zaczyszczać środowiska, nie wylać go po prostu w warsztacie tego oleju. Jest troszeczkę toksyczny, więc trzeba brać to pod uwagę, żeby nie robić bałaganu. No dobra, teraz wymieniamy tą samą rurkę co wcześniej. Pyk. Tak. I tak. I wkładamy znowu. Tym razem już kupioną nową część. Tak. Tak. Przykręcamy koło. I załatwione. I tak wykonaliśmy sobie kolejne zadanko. Nie przekroczyliśmy raczej budżetu, bo te części kosztowały naprawdę bardzo mało. No i teraz pytanie moje do was. Czy chcecie, abym więcej kręcił z symulatora naprawiania samochodów? Jeśli tak, ja będę bardzo zadowolony, ponieważ ta gra mi się naprawdę podoba i granie w nią sprawia mi dużo przyjemności i frajdy. Także jeśli chcecie, piszcie w komentarzach, jeśli podobał wam się ten film, lajkujcie. Dziękuję wam za wyświetlenie i zapraszam ponownie. Trzymajcie się, na razie. Cześć!